Dlaczego Francuzi mówią mieć nazwisko takie, żeby spać na dworze? Avoir un nom à coucher dehors. No ale co oznacza to wyrażenie? Oznacza to mieć nazwisko trudne do powtórzenia, skomplikowane, być może obcego pochodzenia, no bo to nigdy nie otwierało wszystkich drzwi i to jest tylko eufemizm. No ale właśnie skąd wzięło się to wyrażenie? Otóż jego etymologia sięga jeszcze czasów wojen napoleońskich. Kiedy wielka armia napoleońska, przemieszczając się w rytm swoich posunięć frontowych, rekwirowała kwatery u osób prywatnych. A żeby to w miarę sprawnie zorganizować, rozdzielała swoim żołnierzom bony kwaterunkowe z nazwiskiem i adresem gospodarza. No ale zdarzało się, że taki bon kwaterunkowy był nieczytelny, nazwisko gospodarza było napisane na nim z błędem, albo było zbyt skomplikowane, przeinaczone, czy po prostu nie do rozszyfrowania. Wtedy taki żołnierz, mimo posiadania bonu kwaterunkowego, musiał spędzić noc pod gołym niebem. No bo trafiło mu się takie nazwisko, żeby spać na dworze. Czyli nazwisko gospodarza na tyle skomplikowane, trudne do napisania poprawnie, czyli trudne do znalezienia fizycznie w terenie. Ot i cała historia. Avoir un nom à coucher dehors. Mieć takie nazwisko, żeby spać na dworze, czyli mieć skomplikowane nazwisko albo mieć nazwisko obcego pochodzenia, a przynajmniej nie najłatwiejsze do zapisania czy do powtórzenia.